stary, jest Torunia, czekaj już za mną na stacji. Ja tu wczoraj walczyłem z tym wyciekiem paliwa, trochę jeszcze cieknie, ale nie jest źle. Pokapuje lekko. Musiałem teraz rezerwę włączyć, bo tyle tego paliwa wypaliłem. Jadę. Awaria, jeszcze dzisiaj robiłem go. A? Żeby wyjechać, awaria. Siema. Cezary? Cezary. No, paliwo mi cieknie, wiesz? Kranik się rozszczelnił. Zakleiłem wczoraj, a dzisiaj go składałem. Czekaj, 9,5. No i tak straciłem paliwa dużo, nie? Wczoraj to dopiero. Ogarnięte. Ogarnięte, no. Pokapuje tylko. Jak schylisz się, to zobaczysz. Tu, tutaj. Jak jest kranik. A wczoraj to się lało, nie? A widać, jo, widzę. Ale kapie tylko, nie? Kurde. Trochę lipa, nie? No. No więcej niż pół litra nie wykapie, nie? Czy mocniej zaczęło? No, słabo z tym. No nic nie zrobię. Wziąłem więcej kasy. Tam nie? Pewnie jakaś przychodzi. Tam? No jest o-ring, ale to jest nitowane, to nie idzie tego rozebrać, wiesz? Chciał tam nowy kranik, jo? Pozostaje. Tak. Albo tego jeszcze dobrze skleić, nie? Dzień dobry, z czwórki. Coś mi się mało nalało. Myślałem, że za 100, a to 76 zł. To jeszcze zostało. No. Jak tak kapie, to będzie na dolewkę. Czekaj, ile ja... A nie, dobra. Ale chyba dużo było, nie? Już można odkręcić, nie? Czekaj, ja ją przytrzymam. Cały zbiornik. No, git. To poczekaj, dojadę tam. Objazd sobie robimy tutaj gdzieś po okolicy? Objazd robimy po okolicy i śmigamy wtedy tam, tak? No nie, od razu. Od razu? No. No bo tam mamy ile? Z półtora godziny, nie? Normalnie samochodem. To gdzieś z godzinę tak, nie? Godzinę, godzinę motocykl. Kurde, sprzęt taki jak ten, jak mi się podoba. Ci powiem. W sumie tak z przypadku wyszło, że go kupiłem. Aha. No tak. Kurde, miałem kupić sobie F4 Hondę, F4, bo mój kumpel też taką miał, mi się spodobała, ale już tą F4i na wtrysku. Aha. On ma na gaźniku F4, a F4 już na wtrysku, nie? I tak oglądałem, biedna była, mi się podobała, ale nie pojechałem jej w końcu obejrzeć. No i ta, nie? Na Oliksie się pojawiła, nie? Na pierwszej stronie wyróżniona. Tak mi wpadła w oko. Pojechałem i kupiłem, nie? W Aleksandrowie Kujawskim. To tam jedzie 10 minut od nas, nie? Właśnie to mi się podoba, wiesz, ten centralny wydech. No, no robi robotę, nie? Mi robi też się robotę. Podoba. No i te, wiesz, obroty, nie? 17 tysięcy. No, to robi robotę. 2/3 rok, nie? No. 20 lat. No, ale moja... zachowana jest w przyzwoitym stanie, ci powiem, no, wiesz? No, widzę właśnie. Gościu też konkretnie miał ją 5 lat. Aha. Już koło 40 mówi, nie, no już sprzedaję, już mam czoferka. Już nie te lata na ten motocykl. Aha. On dbał, nie, no od razu nowe opony, kupił nowe tarcze, nowe klocki. Wszystko co było do roboty zrobił. Miska była pęknięta, leciało, miska zrobiona.
silniku nic nie robił, bo nie trzeba było i nie trzeba. Nie mówię, co to jest za roboty, nie? Konkretnie. Szczerze nic, tylko olej. Wymieniłem olej i latam, nie? No. Coś pięknego. Dwa miechy ją mam w sumie, nie? Dopiero. Wcześniej miałem Husqvarna 530 SMR-kę. Aha. Super mociaka, nie? Ale to jest spokój. Tak się sypał, nie? Aha. No, bo to już wiesz, starszy, nie? Starszy, model? No, 2,7 rok. Jeszcze ten model, gdzie ta pompa wody była u góry. Nie wiem, jak może kojarzyć te silniki. Nie? Stary model. No. Jeździłem tam. Jeździłem tam. Jak ją przeprowadziłem. Co ty kupiłeś? Ale mówię? To mocne jest, no. Je, ma kopyto, no. To jest mocne. Tam ile? Z 60 koni jakoś. No. No, to tam na jednym garze, nie? Bez ogródek. Tłok to taki. No, jeździłem taką. Widz kiedyś przyjechał i tam na Willy Boysów przyjechał i dał się golnąć. Ale miał akurat na kołach enduro, nie? Ale to tam z każdego biegu na koło rwało z gazu, no. Tam bez tam żadnego. Robiło robotę, no. No. Tylko strach właśnie przed remontami i tym i tam. No dobra, przypalimy i będziemy się zwijać. Spoko. Aroła wydecha 13 tysięcy, taki sprzęt 2003 rok. Tak? Tak. 2003, zgadza się. Powiem ci, w stanie jest super, idealnym. Kąty wszystkie podobnie chodzą, nie? I wiesz co, ona będzie teraz tylko zyskiwać na wartości, wiesz, jak jest w oryginale. Tak mi się wydaje. No, tak. Ja już widziałem ogólnie teraz ceny, jakie są, jak już... To jest pod 18 tysięcy. Dokładnie, no. Dokładnie. Trzymaj, nie sprzedawaj. I nawet lepiej, że to trafiłeś niż MT-09. Tu jest wygodna pozycja, leżąca, nie? No bardzo. No. I masz ten zaślepkę, zadupka. Pięknie. Dobra, ja palę moją. I lecimy na Wągrowiec. A później mam nadzieję, że odwiedzimy widza w Margolinie. Dwie hondziny. Ja mam nadzieję, już ostatni raz w ciuchach na enduro jadę. Pozapinany mam plecak? Dobra. Elegancko z nawigacją polecimy.
na obwodnicę. Nikt go nie zna.